Dzień dobry, nazywam się Łukasz Banaś i jestem radnym Częstochowy. Swoją przygodę z samorządem rozpocząłem od pracy w Radzie Dzielnicy. Byłem jej przewodniczącym. To chodnik przy ulicy Rozdolnej, moja pierwsza inwestycja, którą udało się zrealizować. Jako radny podejmuję szereg innych inicjatyw, ale o tym za chwilę. Działalność radnego to działalność na wielu polach. Jedną z pierwszych inwestycji, które bardzo mocno wspierałem, to przedłużenie ulicy Staszica. Później nadaliśmy jej nazwę Marka Perepeczki. Znajduje się tam też przepiękny mural ku pamięci tego słynnego aktora. Rewitalizacja Starego Rynku. Już niebawem zostanie oddana do użytku. Tą inwestycję wspierałem od samego początku. Klub żużlowy Włókniarz, duma Częstochowy. Kiedyś przeżywał trudne chwile. Cieszę się, że również dzięki mojemu zaangażowaniu dzisiaj walczy o najwyższe cele. Prywatnie moją pasją jest bieganie. Staram się robić to regularnie. Czasami, jak widzicie, wieczorem, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pozdrawiam wszystkich biegaczy. Prowadzę również vloga na mediach społecznościowych. Staram się poruszać tam najważniejsze tematy zarówno dla mnie, jak i myślę dla wszystkich Polaków. Dziennikarkę prezentującą pogodę w TVP za to, że miała serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas prezentowania pogody. Dziękuję, że mogłem przedstawić swoją osobę i zapraszam mieszkańców Częstochowy do kontaktu ze mną. Pozdrawiam.